Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z aplikacją BookBeat. To jest aplikacja, dzięki której możecie słuchać audiobooków, biegając, sprzątając albo tak jak ja, spacerując po mieście. Ja w tej chwili słucham na przykład książki Agnieszki Pruskiej pod tytułem Łowca. Wy też możecie jej posłuchać. Klikając w link, który znajduje się w opisie pod tym filmem, dostaniecie darmowy dostęp do aplikacji na 30 dni. Zdążycie przesłuchać tę i wiele innych książek. Zachęcam. I zapraszam na wywiad z człowiekiem, którego głos słyszę właśnie w swoich słuchawkach. Zapis. No to chyba zaczynamy. Ja już doskonale znam twój głos, bo przesłuchałem połowę audiobooka, ale widzowie jeszcze nie znają, więc oficjalnie witaj, Mateuszu. Dzień dobry, przyjemność po mojej stronie. I powiedz mi taką rzecz na początek. Kiedy ty sobie, chłopaku, uświadomiłeś, że no, twój głos ma potencjał? I czy sam, czy ktoś musiał ci to uświadomić? Tak, to prawda, że takie sygnały gdzieś tam się pojawiają, że o, ładny głos, o, może byś pracował czytając, a przed mutacją jeszcze, o, jak ładnie ten chłopczyk śpiewa, może będzie śpiewał czyli w chórze. Czyli co, podstawówka już, tak? Muzyczna, tak, tak, tak. Miałeś... Zaczęło się od śpiewania w chórze, miałem zawsze niższy głos jako chłopiec, tak, tak. Przeszedłem dosyć bezboleśnie mutację i później się okazało, że faktycznie można coś tam. A sam próbowałem w samochodzie, zgłosić do farmaceuty lub lekarza po poradę te reklamową formułkę. Powtarzałeś, tak, 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 tak. Czyli dostrzegałeś w sobie potencjał jakiś taki lektorski, tak? Tak, bo myślałem, co mogę robić w życiu. Pomyślałem, że jakbym tak naśladował ich, to może być okej. Okay. Aha, okej. Okay. A kiedy pomyślałeś tak zupełnie na poważnie, że na tym głosie to ja mogę zarobić? Kiedy uznałem, że już potrafię i poszedłem do studia dźwiękowego i powiedziałem, że jestem lektorem. To nie jest takie wcale proste, bo to trzeba samemu zdecydować, kiedy jest ten moment. Ile oczywiście wcześniej, przepraszam, wcześniej miałem dużo takich porażek i prób i błędów i takich, no mi się wydawało, że tych działań dosyć profesjonalnych, ale no, niestety było tak w studiu. No dobrze, za chwilę cisza, następuje tak, a spróbuj jeszcze raz, a później, a możesz inaczej? Ja tak, no, próbuję inaczej. Dobra, to dzięki, wiesz co, to na razie to. Zadzwonimy do ciebie. Tak, nie macie numeru, oczywiście zadzwonimy. A. No oczywiście, że takich prób była cała masa, ale jedno jakieś zlecenie. I wtedy jakie błędy popełniłeś? Co było nie tak? Za nieśmiały byłem chyba. Tak? Mhm. Tak, i próbowałem też faktycznie naśladować gdzieś tam innych, przejmowałem się opiniami. To jest taki zawód niewymierny, że trzeba faktycznie samemu szukać, samemu próbować, najlepiej nie podpatrywać innych chyba i samemu zdecydować, kiedy jest okej. Okay. Chociaż oczywiście jakaś jedna, druga dusza przyjazna, profesjonalna, która powie prawdę, jest potrzebna, oczywiście. Mhm. Ale za dużo rad, za dużo uwag i za dużo ćwiczeń wokalnych to raczej nie pomaga. To są takie ogólne uwagi, a chciałbym cię dopytać też o jakieś takie być może bardziej techniczne rzeczy, które musiałeś przyswoić, no bo myślę sobie tak, niski, tubalny głos to jedno, niewiele osób go ma, no ale jeszcze mniej ma te kompetencje, żeby na przykład czytać filmy czy książki. Co ty musiałeś doszlifować? No, najpierw musiałem przekonać się, że to opuszczanie krtani, opuszczanie głosu, przynajmniej w moim wypadku to nie działało, nikt mi nie kazał obniżać głosu, bo mam natury taki, jaki mam, ale na przykład to sławetne oddychanie na przeponie, które kazali mi ćwiczyć jakimiś książkami albo podnoszeniem mebli i wtedy śpiewać i czytać, no to musiałem dojść do tego sam, że to jednak nie o to chodzi. Jak książkami? O co chodzi? Że kładziesz się na plecach, tutaj kładziesz na sobie na brzuchu książkę i tam ją brzuchem wypinasz i to niby jest ta sławetna przepona, która sobie tak chodzi, bez różnicy, czy my coś z nią robimy, bo nie możemy z nią nic zrobić na siłę, bo to jest mięsień, na który nie mamy wpływu. No i ja tak nie mogę za bardzo tego połączyć. Co mają te książki, co ma to podnoszenie fotela, które miało wyrobić przeponę do czytania czy do śpiewania. No, zupełnie mi to nie grało jakoś. Czyli u ciebie to nie działało? Nie, to generalnie nie działa. W ogóle? To jest sztuczne, tak, tak. No, sztuczne obniżanie, sztuczne jakieś ćwiczenia takie na wyrost. Nie, nie, to zupełnie nie o to chodzi. A jakieś inne rzeczy? Gdzieś czytałem, że ludzie na przykład piją surowe jajko. No tak, albo, to śpiewacy kiedyś, albo tak. Albo na tak, przykład, tak. Że wymiotują na sucho. No to zupełnie jest bez sensu, też o tym słyszałem. Próbowałem dwa razy i raz nie na sucho wtedy się zrobiło i od tej pory przestałem. Nie polecasz. Nie. Nie, nie, to są jakieś takie zaklęcia, które na potrzeby programu fajnie może. Fajnie o tym opowiedzieć. Tak, tak, tak. To jajka faktycznie, no śpiewacy dawni kiedyś nawilżali w ten sposób sobie struny. Rzeczywiście to jakoś tam trochę te struny...
No tak, nawilżało. I teraz sobie przypomniałem, że jeden z profesorów Akademii Muzycznej, u którego byłem prywatnie na lekcjach, bo mówię, może ja będę śpiewał, jak mam taki głos, śpiewaków nie ma, zarobię, zrobię karierę, to kazał mi iść na piwo z kolegami wieczorem. Mhm. I rano na drugi dzień na lekcji. Rzeczywiście, na struny, tak jak trochę, że tak powiem, zespół dnia drugiego, to każdy wydaje się, że jest wtedy, prawda, stworzony do reklamy luksusowych samochodów. No więc rzeczywiście, nagle zacząłem śpiewać i mówię, co za odkrycie, to będę pił częściej piwo. Ale to też nie o to chodzi, bo faktycznie jak są struny napuchnięte, one się wtedy lepiej stykają, zwierają fałdy głosowe, no i wydaje się, no ale to wszystko jest na krótką metę. Czyli żeby dobrze wybrzmiało, doszedłeś do tego, że to nie jest najlepszy sposób. Tak jest, tak jest. Piwo owszem, ale to zupełnie nie ma nic, żadnego związku z mówieniem, z głosem, ze śpiewem. A czy ty musisz jakkolwiek pielęgnować swój głos? Dbać o niego? Czy są rzeczy, których na przykład tobie robić nie wolno? Czy musisz na przykład chodzić ciągle owinięty szalikiem? Nie możesz jeść lodów na przykład? Jak to wygląda? No z lodami to prawda, bo jak jest 40 stopni na dworze i lody, wiadomo, na minusie, to jak pani foniatra kiedyś mi powiedziała, gwałt na tkankach i może się źle skończyć. Zapalenie krtani to jest afonia, 2 tygodnie, nie można z ciebie głosu wydać, co jest doświadczeniem dojmującym, naprawdę dosyć traumatycznym, jeżeli nie może człowiek nic powiedzieć, a jeszcze jest przyzwyczajony, że pracuje głos. No tak, to jest narzędzie twojej pracy. To jest coś naprawdę strasznego. Są straszniejsze rzeczy w życiu, ale faktycznie to jest dosyć problematyczne. Ale generalnie ja nie. Uznałem, że się nie będę przejmował tym kilka lat temu i od tamtej pory nie choruję. Wcześniej się bardzo przejmowałem i bardzo chorowałem. Miałem zawsze siatkę leków ze sobą. Szaliczki może nie, ale faktycznie uważałem, bo wydawało mi się, że to jest no taki skarb, o który należy dbać. Trzeba po prostu zostawić, niech żyje swoim życiem. A powiedz mi taką rzecz, bo no, ten twój wyjątkowy głos, on właściwie zdefiniował jakoś twoje zawodowe życie. A czy on jakoś, jakkolwiek wpływał na ciebie, na twoją osobowość? Myślę na przykład o kwestii pewności siebie. Gdybym ja miał tak niski, głęboki głos, myślę sobie, że byłbym znacznie pewniejszy siebie. Tak mówią ludzie na mieście, ale ja tego nie doświadczałem faktycznie. Może teraz zacznę to wykorzystywać jakoś bardziej świadomie. Mogłem ci nie mówić. Tak, mogłeś nie mówić, tak. Mogłeś mi powiedzieć, wiesz, sprzedać jako radę dobrą. Żeby przez telefon być bardziej stanowczy na przykład, to musi brzmieć, prawda? Chociaż myślałem, że zawsze mam taką opcję pracować gdzieś tam w sklepie, bo dlaczego nie, i mówić dziękujemy, zapraszamy ponownie. 15,67. No myślę, że to byłby hit i podobnie jak dziś wylądowałbyś na YouTubie. Kropka. Wiesz, co chciałbym wiedzieć? Jakie błędy popełniają lektorzy na początku? Jakie ty popełniałeś? Ja akurat spieszyłem do końca. Ja już nie mogłem wytrzymać. Nosiło mnie. Czyli tempo za szybko. Tak. I zawsze słyszałem, jak realizator mówił, wolniej, gdzie tak pędzisz, pauzy. Mhm. Rzeczywiście, ale to jak człowiek żyje również, od razu się odbija w czytaniu. Żyłeś szybko. Tak, wszędzie całkiem się spieszyłem i się często zobacz, spóźniałem. Jaką mam książkę. Coś ci mówi ten tytuł? Tak, zdecydowanie. To ile jest z nią spędziłeś seria. Godzin? Oj, nie pamiętam, ale bardzo dobrze się czytało te historie akurat. Z samą przyjemnością. Tak. Ja jakoś tak długo nie spędzam, jeśli nie muszę, z książką. Mateusz, to jakieś losowe tak zdanie, jest. Jakbyś mógł pokazać, jak nie czytać. Barnaba wrócił do domu z głową pełną nazwisk, stopni przebiegu służby i przyczyn odejścia z wojska. W Gdańsku mieszkało znacznie więcej byłych wojskowych niż przypuszczał. Wielu z nich na pewno nie będzie wchodziło w grę jako mordercy obu kobiet, bo nie będą pasowali wiekiem. Ja robiłem taki błąd, to wyznam ci tajemnicę, dlatego że moi przodkowie pochodzą ze wschodu i ci ze wschodu ludzie, jak ja, mają problem z on w wygłosie i zawsze mówiłem o, zrobią. Więc teraz jestem dumny, że potrafię on w wygłosie zachować, bo to akurat jest piękna rzecz, jeśli chodzi o język polski. No okej, czyli to było źle, za szybko, monotonnie. Za szybko, monotonnie tak. I zbyt wyraźnie. Jak ktoś za bardzo chce, to raczej widać, że się stara za bardzo. To nie o to chodzi, żeby tutaj aparatem pracować jakoś nadmiernie, tylko żeby znaleźć ten środek w sobie, centrum tonalne, jak ja to nazywam, czyli swój taki punkt wyjścia do czytania. I wtedy ten głos jest też elastyczny, można i niżej, można wyżej. Nie rozumiem tego fetyszu na niskie głosy, że musi być jak najniższy. Trzeba czytać swoim głosem, wtedy to jest ładnie. No i oczywiście... Wcale nie musi być niski. Nie musi być niski, no nie. To okej. Jest to dobrze. Dawaj to samo zdanie, tylko już tak wiesz. Perfekt. Barnaba wrócił do domu z głową pełną nazwisk, stopni, przebiegu służby i przyczyn odejścia z wojska. W Gdańsku mieszkało znacznie więcej byłych wojskowych niż przypuszczał. Wielu z nich na pewno nie będzie wchodziło w grę jako mordercy obu kobiet,
bo nie będą pasowali wiekiem, wyglądem lub wykażą się niepodważalnym alibi. Ale to wszystko trzeba będzie zweryfikować. Pogadajmy chwilę o czytaniu audiobooków. Jak to wygląda? Dostajesz telefon, wiadomość, SMS-a, jest do przeczytania taka i taka książka. Jak ty się przygotowujesz? Czytasz ją najpierw i idziesz do studia, nie, czy nie? Nie. Wiem, że niektórzy czytają, się przygotowują. Ja nie mówię, że to jest lepiej czy gorzej. Nie, nie. Ja poświęcam ten czas w studiu na przejrzenie. Oczywiście jak wiem, co to jest za literatura, czy to jest kryminał, no to ze pewnym nastawieniem też idę. Mhm. Ja raczej nie czytam jakichś romansów. Czytam właśnie takie policyjno-kryminalne historie albo mroczną wieżę. To ja wiem, na co się szykuję, ale generalnie już później obcuję, wchodzę w tę książkę, muszę znaleźć jej rytm, jej kolor i wtedy czyli już idziesz po prostu na żywioł, tak, w studiu, tak? Tak, trochę tak. Zastanawiam się, ile ty czasu musisz poświęcić na przeczytanie tej książki, bo zgaduję, że nieco więcej niż taki Kowalski, kiedy czyta tę książkę dla siebie. No tak, przede wszystkim jak się czyta na głos, to trochę więcej czasu zajmuje. Książki, audiobooki mierzy się godziną gotowego materiału. To się przekłada na jakieś arkusze, ja już się na tym nie znam, na produkcji. Natomiast faktycznie godzina słuchania audiobooka to zazwyczaj około 2 godzin nagrywania. No półtorej, jeśli dobrze idzie, tekst jest nietrudny i lektor się nie myli. Dłużej, tak? Tak, no ja to tak godzina 50, 30 minut to jest okej. Okay. No więc ja wiem na przykład, ile godzin studia potrzeba, 20 godzin, książka będzie miała około 10-12 godzin do słuchania. No więc wtedy te 20 godzin sobie jakoś tam dzielę na dni. Są tacy, którzy czytają po 2 godziny dziennie, bo nie są w stanie. Mm-hmm. Niektórzy jak w pracy, na poczcie na przykład po 8 godzin. No właśnie o to chcę zapytać, no bo tak sobie wyobrażam, że 8 godzin czytać książkę na głos to jest chyba nie do przeskoczenia wyzwanie. Nie, no jest do przeskoczenia. Jest, tak? Tak, nawet jeśli aparat tam wytrzymuje. Bo a nie siada ci głos po jakimś nie, czasie? Trochę tak artykulacyjnie później można się pomęczyć i to wszystko jest takie już trudne. Też. Tak, to prawda. No i głowa też, bo to raczej są małe kabiny lektorskie, studia lektorskie, więc bez okien. Po ciemku. Po ciemku, przy lampce. A czemu to służy? Czemu tak jest? Zastanawiałeś się kiedyś? Że po ciemku? No po ciemku, nie, to jest ciasno. Kwestia, ja akurat lubię po ciemku z lampką i głośno mieć odsłuch i siebie słyszeć. Nie dlatego, że lubię jakoś tam specjalnie siebie słuchać, ale jakoś mi to ułatwia sprawę. Są tacy, którzy słuchają siebie bardzo znikomo. Niektórzy czytają filmy na przykład zupełnie bez tak zwanej zwrotnej. Lampkę lubię, bo mi się zawsze z radiem kojarzy, z takim fajnym klimatem. Tak. Natomiast mam małe pomieszczenie wygłuszone, dlatego żeby nie było żadnych dźwięków z zewnątrz. No to wiadomo, to są takie techniczne wymogi. No więc jak człowiek w takiej budce siedzi, duży człowiek w małej budce, no to musi robić sobie przerwy na świeżym powietrzu. Czyli zwykle ile jesteś w stanie pociągnąć godzin na przykład? Tak 4-5, żeby to miało jeszcze jakieś ręce i nogi, żeby też sprawiało przyjemność. Się. Tak, ja lubię, jak mi sprawia praca przyjemność. Pytanie, które będzie jednocześnie wyzwaniem. Co kiedy tekst, który czytasz, nie jest ciekawy? Nuda, a ty musisz jednak sprawić, no żeby ten słuchacz nie zasnął. Czy ty masz jakieś takie umiejętności, możliwości, żeby swoim głosem zbudować napięcie, ciekawość? No, mam nadzieję, że tak to finalnie wygląda i tak słychać, chociaż ja myślę na przykład o wakacjach albo o weekendzie, który spędzę na łonie natury. To tak jak na scenie, no, ile można tę samą arię w końcu śpiewać? Czasem jest to nudne, ale tutaj człowiek musi być w jakimś tam sensie prawdziwy. Chcesz mi test zrobić? Ale coś tam jesteś w stanie, rozumiem, wyciągnąć. Oczywiście, że tak. Specjalnie przygotowałem wyjątkowo ciekawy tekst. Nie wiem, czy znasz tę sztukę. Instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników. Uciekałem z tych szkoleń. Żeby było ciekawie. Poleca się, aby każdy pracownik żądał zatrzymania maszyn, silnika, względnie wyłączenia pędni z ruchu, kiedy trzeba wykonać rękoma jakiekolwiek czynności w instalacji pędnej lub między maszynami. Zabezpieczał maszynę przeznaczoną do naprawy w ten sposób, żeby sama nie mogła się włączyć, a także zawieszał znaki ostrzegające, iż tej maszyny nie wolno uruchamiać. Dawał wyraźny sygnał przy uruchamianiu i zatrzymywaniu pędu. Po usłyszeniu sygnału ostrzegawczego natychmiast usuwał się z zagrożonego miejsca. Cały czas zastanawiałem się, co to jest ta pędnia. Nie wiem, ja też nie wiem do końca, nie. Chyba trzeba sprawdzić w internecie. Bosk. No dobra. Czytanie książek to jedno, czytanie filmów to jedno, ale tych sposobów, na jakie ty możesz zarabiać kasę swoim głosem, jest cała masa. Czasem są dość nietypowe, żeby nie powiedzieć dziwne. Jakie były najdziwniejsze w twoim przypadku?
nic dziwnego w tym, że byłem głosem Lotto przez kilka lat i faktycznie w każdym supermarkecie, każda kumulacja, krzyczałem, że już 2 miliony, że 3, że 4. No i co też ciekawe, to czytałem, byłem takim głosem, takim trochę wielkim bratem w czasie losowań. A. Ja podawałem te wylosowane to liczby. To na czym to polegało? Poczekaj. Było losowanie, mhm. To było na żywo. Tak. No był prezenter w studiu, który mówi, ja teraz zapraszamy na losowanie. Mateuszu, odczytaj liczby. Ja wtedy te liczby, widząc na ekranie, czytałem. 7, 11. Tak jest. 49, 18, 17. No i później też, znaczy to inne emocje zupełnie, bo faktycznie program na żywo, jak na przykład kumulacja była jakieś, nie wiem, rzędu 50 milionów złotych. Weź się pomyl. Trochę drżałem, to prawda, tak, tak, tak. A co ciekawe, na przykład kiedyś w internecie widziałem ludzi, którzy ściągali moje zdjęcia i tam wahadełkami chcieli i różnymi zaklęciami spowodować, żebym ich liczby wyczytał. Mówisz poważnie? Tak, 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 ale to też pomyślałem, no przecież to nie ja czytam, bo wymyślam, tylko czytam to, co widzę, to, co każdy widzi, no tak. Tylko ogłaszam to światu. No tak, ale to było dosyć Czyli ciekawe musiałeś patrzeć uważnie i odczytać właściwą liczbę. Tak, tak. Zdarzyła ci się jakaś wpadka? To nie było tak bardzo dramatyczne, jeśli człowiek się pomylił, bo wtedy było takie hasło: Mateuszu, powtórzmy jeszcze raz wylosowane liczby. A, okay. Coś było nie tak, gdzieś tam 9 czy 6. Tak, ale to też oczywiście była kwestia programu, który był co do sekundy wyliczony, to no, trochę to zmieniało trajektorię lotu i trzeba było się stresować, żeby dobrze skończyć na przykład, tak. Okej, czyli było Lotto, co jeszcze? No, były reklamy różnorakie, ale jak usłyszałem poważnego aktora Teatru Narodowego w Warszawie, który mówi kabanos jedynak, jedyna taka przekąska, to pomyślałem, że chyba nie chcę do końca tego robić w życiu. Ale faktycznie nagrałem kiedyś centralę telefoniczną. Na zasadzie 1, połącz się z działem sprzedaży. 2, no, kontakt do dyrektora. I pamiętam, że zadzwoniłem do tej firmy i byłem zdziwiony, że ja tam mówię. Nie wiedziałem dosłownie, o co chodzi. A kiedyś przypadkowo, tak? Tak, 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 tak. A zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś słyszysz swój głos niespodziewanie, nieoczekiwanie? No w różnych reklamach tak, tak. Ja już wiem, czego się można spodziewać. No najbardziej to Lotto, które mnie atakowało z każdego sklepu, prawda? To było, no tak, to było dosyć takie inspirujące, że tak powiem, do dalszej wytężonej pracy. Mhm. Ty jeszcze wykorzystujesz swój głos w zupełnie inny sposób. Nie wiem, czy też komercyjnie, ale występujesz na scenach, śpiewasz. Opowiedz coś o tym. Oczywiście, że komercyjnie. Z miłości do sztuki to raz, ale jeśli człowiek bierze udział w spektaklu, w normalnym teatrze operowym, no to jasne. To jest kawał przyjemnej pracy, o tak powiem. Ciężka jest może, ale bardziej mi to sprawia przyjemność. Też dlatego to robię. Zawsze mnie fascynowała moc tego operowego głosu. Nie wiedziałem, skąd to się w ogóle bierze z człowieka. W człowieku się rodzi, a jako chłopak jeszcze w szkole muzycznej śpiewałem w operze w całej Europie praktycznie, w czarodziejskim flecie Mozarta. Tam jest taka rola dla trzech chłopców napisana, takich duszków. No ja byłem takim duszkiem. I tam z tego mojego duszkowego śpiewania to tam za dużo nie wynikło, co prawda, ale pamiętam, że jak siedziałem u stóp basa, który odzywał się tym swoim głosem, to byłem w ogóle porażony tą siłą. No i tak zawsze w życiu chciałem, miałem takie dwie miłości. Radio pierwsze, od małego dziecka, no i właśnie ten śpiew, żeby w ogóle poznać tajniki tego, jak to w ogóle funkcjonuje, skąd to, gdzie to. Długo tego się człowiek uczy? Jak wydobywać taki tubalny głos? No jak ktoś się nie zepsuje po drodze i nie każe podnosić fortepianów, żeby wypracować przeponę, to nie jest długo. Oczywiście trzeba mieć predyspozycję. Ze śpiewem jest tak, że dobrze być muzykiem. Śpiewacy czasem nie są muzykami, więc im jest dużo trudniej się połapać w partyturze, w muzyce, a to wszystko jest bardzo istotne później już w pracy. No to jest rzemiosło, które należy wykonywać. No a sama technika, ja zawsze chciałem po włosku śpiewać, zawsze ta opera włoska mnie pociągała i jak zobaczyłem, że moje kształcenie to nie do końca zmierza w tym kierunku, to pomyślałem, że trzeba zmienić kształcenie i kierunek studiów. To jest jednak zupełnie inny świat niż czytanie filmów czy książek, audiobooków. Czy ty dostrzegasz jakieś rzeczy, które łączą te światy poza oczywiście wykorzystywaniem głosu? Czy to są zupełnie odmienne, sprzeczne zupełnie. Rzeczywistości? Zupełnie. Tak, to co łączy, to jest, na przykład dla mnie to jest głos, no bo ja tego głosu tak samo używam cały czas, no wiadomo. Brzmi zupełnie inaczej, ale to wciąż ten sam głos? Tak, tak, tak. Natomiast jeśli chodzi o miejsce pracy, no to chyba ja tego najlepiej doświadczyłem, gdzie jeszcze na przykład byłem w telewizji rano w Warszawie, nagrywam jakieś promosy, nie wiem, reklamy, bo no tak się zdarzało. Tak,
wsiadałem na motocykl, żeby dojechać jak najszybciej do Wrocławia na próbę wieczorną do teatru, a tam znajdowałem się zupełnie w innym świecie. To takie trochę połączenie, zawsze mi się wydawało, szkoły muzycznej z urzędem skarbowym, gdzie wszyscy po prostu są jak na wiecznym egzaminie. No dla mnie to było dosyć przerażające. Mi się wydaje zawsze, że ci ludzie są tak wyjątkowo poważni. Tak. Czy to jest tylko maska, czy nie, czy wiem, faktycznie... to trzeba ich pytać. Aha, no ale ty miałeś styczność z nim. Tak, na przykład we Włoszech to było tak raczej, że wszyscy byli kolegami, jako 10 była próba, to dopiero 10 po się wszyscy zbierali po kawie, że może pójdziemy pośpiewać i pograć. No, w operze instytucji poważnej w Polsce jest to oczywiście inaczej, ale jest to zakład pracy, to jest po prostu no, taka fabryka, więc ludzie dbają o pracę, muszą dobrze wypaść. Tylko nie wyobrażam sobie zdawać egzaminu ze swojej pracy codziennie praktycznie, bo zawsze jesteś oceniany, zawsze może się komuś nie spodobać, zawsze można stracić rolę. Co za tym idzie, stracić pieniądze. To jest jakaś walka o byt, taka artystyczno-nieartystyczna. No nie jest to mój świat na pewno, nie. Tym bardziej, że ja też lubię, jak razem się robi teatr. Bardzo lubię w operze teatr. Czym więcej teatru, tym lepiej. Mniej tego popisowego tam śpiewania, bo ja nie lubię się popisywać w sumie i lubię pracę zespołową. A jednak opera jest tak skonstruowana, że każdy z tych swoich braw wychodzi i musi swoje od tych ludzi uzyskać. Ja nie mówię, że to nie jest przyjemne, oczywiście lubię jak po arii Gremina, tą pół Wrocławia przez 3 minuty klaszcze, oczywiście, że tak. Można wytrzymać. Tak, jakoś tam można tam w tej pozycji takiego męczennika, czy tam kogoś wytrzymać, jasne. Ale jednak ta praca zespołowa, gdzie jest energia, gdzie jest coś się dzieje, no, to jest to, co mnie zawsze jakoś tam inspirowało i pozwalało mi w tym wytrwać. A to tak nie zawsze jest, no bo w fabryce trudno teraz, prawda, jakąś wieczną inspirację. No dobrze, ja już miałem okazję słyszeć twoje wokalne możliwości. Widzowie jeszcze nie. Okazja przed wami. Ricordi ancora il dì che ci incontrammo. Le tue promesse ne ricordi ancor, folle d'amore io ti seguì, ci amammo, e accanto a te sognai, folle d'amor. No, to mnie nakryłeś przy próbie a cappella. Mateusz, byliśmy w studiu, jesteśmy w tej chwili na scenie w teatrze. Kiedy pracujesz głosem w takim miejscu, czy dla ciebie to jest jakaś różnica? Głos masz ten sam, tak. Czy inaczej musisz z niego korzystać? Nie. Nie. Bardzo podobnie. Różnica jest w publiczności. W radiu mówię zawsze do jednej, dwóch osób. Książkę nagrywam praktycznie dla siebie, zapominam, że ktoś tego będzie słuchał. No a tu zwykle. Natomiast mamy tłumy, zawsze 300-400, w Neapolu 1500 osób. W moim wypadku, kiedy śpiewałem Pinokia, operę dla dzieci, 1500 dzieciaków z Neapolu i okolic, które reagują żywo. Ta publiczność jest bardzo istotna dla aktora, dla śpiewaka. Jak umierałem, to krzyczały, nie umieraj, nie umieraj. Jak wróżka mnie przywróciła do życia, to krzyczały, viva ancora! I były oczywiście płacze, oklaski i w ogóle cudo. Ale co to dla ciebie oznacza? To, że musisz mówić głośno, czy być może coś zupełnie innego? Co to zmienia? Nie, nie. Głośno to znaczy w takim powszechnym mniemaniu krzyczeć. Krzyczeć w operze nie można. Niektórzy próbują, ale tego zupełnie nie słychać. Chodzi o to, żeby głos doszedł tam, gdzie ma dojść, że nawet jak cicho śpiewam, czy cicho mówię, to on powinien być zrozumiały. Tak jak w tym momencie, mam nadzieję. W operze to się nakłada parlare mówić, cantare come parlare, czyli mówić jak śpiewać. To jest ta sama zasada. Mówię tak samo jak teraz, tylko do tego daję falę, jak surfer potrzebuje fali, czyli duży oddech. No ale zobacz, mówisz w tej chwili do mnie, powiedziałbym, takim normalnym głosem. Tak. A tutaj przemieniasz go w głos zupełnie inny, taki tubalny. Nie. Co ty zmieniasz? Nic nie zmieniam. Jak nie? No biorę oddech. 2+2 równa się 7, w operze tak jest. No to dawaj, wymyślimy to przed chwilą. Widzowie ocenią, tak? Czy to ten sam głos. Dobra. Cicho i głośno. I on, miejmy nadzieję, zawsze dotrze do ostatniego miejsca w teatrze. Jak mogliście się przekonać, głos Mateusza brzmi doskonale w każdym wydaniu, także w audiobookach. Dlatego raz jeszcze polecam waszej uwadze aplikację BookBeat. Klikając w link, który znajdziecie w opisie pod tym filmem, dostaniecie darmowy dostęp do aplikacji na 30 dni. Przyjemnego słuchania!